Pociąg z Kielc do Buzkania kursuje już ponad 13 lat. I to bardzo niedobrze. Wielokrotnie mieliśmy pytania i wielokrotnie szukaliśmy najlepszych rozwiązań, żeby ten pociąg ponownie uruchomić. W najbliższą sobotę pierwszy pociąg odjedzie z peronu trzeciego na dworcu w Kielcach o godzinie 11:04. Przejazd będzie trwał około 50 minut. Bilet normalny w ofercie biletu świętokrzyskiego to cena 6,20. Tak jak mówię, tam czekają busy czy autobusy, które zawiozą pasażerów do Buzka. I ci, którzy będą chcieli spędzić dzień w Buzku, a jest tam wiele ofert i od uzdrowiska, od miasta, w tej chwili będzie dział się wielki, piękny festiwal, mogą spędzić mieszkańcy czas do wieczora i wrócić pociągiem, który wyjedzie z Buzka o godzinie 20:20. Zabieramy na pokład do około 150 osób. Pojazd jest w pełni klimatyzowany. Możemy w nim kupić bilet. Jest z dostępem do bezpłatnego internetu, tak więc wiele udogodnień, które sprawią, że podróż do Buzka będzie naprawdę przyjemna. Te elementy miejsca stacji kolejowej zostały uporządkowane. Dzisiaj ten budynek nie będzie aż tak bardzo przeszkadzał i w przywitaniu naszych wszystkich gości. I oferujemy przede wszystkim to wsparcie w zakresie przejazdu do części uzdrowiskowej, jak i do części centrum miasta przez do tego specjalnie przeznaczone autobusy, w tym również dla osób niepełnosprawnych. Rozpoczyna się 24. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny imienia Krystyny Jamroz. Oczywiście już od godziny 15 będą koncerty promenadowe. To ten pociąg zawiezie tych, którzy będą mogli zwiedzić, zobaczyć i skorzystać z tych dobrodziejstw Buzka Zdroju. Tam, gdzie ten czas płynie wolniej, gdzie można się odprężyć, gdzie można odpocząć, ale także skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. Jako dyrektor jednego z obiektów Buzka Zdroju, reprezentując prezesa, pana Wojciecha Legawca, chciałem zaprosić już wszystkich na konkurs wakacyjny, konkurs pociąg do Zdroju. W każdym pociągu sobotnim, porannym będzie możliwość wygrania nagrody. Taki kupon będzie ukryty w tym pociągu. Co ciekawe, będzie ukrywał go konduktor i kto znajdzie ten kupon, będzie mógł później w sanatorium Marconi w ramach konkursu odpowiedzieć na kilka prostych pytań i odebrać nagrodę. I w pierwszym pociągu będzie można, szanowni państwo, wygrać voucher na pobyt weekendowy dla dwóch osób w sanatorium Krystyna. Połączenie będzie promowało nasz region, będzie promowało Buzko-Zdrój i będzie z korzyścią dla wszystkich, którzy się pojawią u nas w Buzku. Pociąg do Buzka będzie skomunikowany z innymi pociągami, które w tym czasie przyjadą do Kielc. Także nie tylko Kielczanie, nie tylko mieszkańcy naszego regionu, ale inni pasażerowie z tras dalekich będą mogli wsiąść w pociąg do Buzka i pojechać do pięknego, słonecznego miasta. Cieszymy się, że w współpracy z Urzędem Marszałkowskim udaje się uruchomić to połączenie do Buzka. Traktujemy to jako dobry początek przywrócenia kursowania tych pociągów.